Siemanko, z tej strony Noster. Witam was w kolejnym, tym razem albańskim unboxingu. W dzisiejszym odcinku rozpakuję 3 liquidy: albański raj, sraka Albanii i wino Kokolino. Będą to liquidy 15 ml i oczywiście zerówki, bo takie najbardziej lubię. Zamówiłem je na stronie iweb.pl, link do strony znajdziecie w opisie. Oczywiście sprzęcik, na jakim będę testował te liquidy, będzie to X-Cube 2. Tak jak już w poprzedniej recenzji liquidów z firmy Viper, będzie to maraton. Czyli w tym odcinku zobaczycie recenzję smaku albański raj, następnego dnia sraka Albanii i ostatniego wino Kokolino. Mam nadzieję, że taka forma recenzji wam się spodoba. I przejdę teraz do rozpakowania paczuszki. Tak wygląda ta paczuszka, jest dosyć mała. Tak wyglądają liquidy. W środku znajduje się taki jeszcze paragon, kartka 4 taka, ulotka. Tak jak mówiłem wcześniej, w tym odcinku zrobię recenzję albańskiego raju. Więc tak wygląda buteleczka. Kolory takie biało-fioletowe. Jak widzimy od frontu mamy logo Vape Zone. Następnie logo Gangu Albanii. Poniżej nazwa smaku, czyli albański raj, pojemność 15 ml i pod spodem nikotyna. I na samym dole smak, czyli aloes. Tak prezentuje się buteleczka. Teraz przejdę do oceny zapachu. Buteleczka, którą mi przysłali, nie posiada zakraplacza. Dość ciekawe, wam powiem. I tutaj też go nawet nie ma. Albańskie liquidy bez zakraplacza, co to ma w ogóle być? Żal.pl. Nie no, żartuję. Ciekawe, jeśli zamawialiście te liquidy, napiszcie w komentarzach, czy też tak mieliście, czy tylko ja jestem taki, takiego mam farta, że mi nawet tych zakraplaczów nie dają. Teraz ocena zapachu. Na wstępie wam powiem, że zapach jest bardzo, bardzo intensywny. Orzeźwiający w dodatku. Jest tak intensywny, że aż mnie drapie po prostu w nos. Jest to bardzo podobny smak do tego, co ma, do tego, co jest dostępny na stronie iweb.pl. Jest to smak również aloes, 50 Shades of Vape. Może wapowaliście kiedyś to, jest to bardzo podobny smaczek. Mam tutaj jakąś inną buteleczkę z Pink Fury. Wezmę, ściągnę sobie ten zakraplacz i po prostu tu wsadzę. Jak widzicie, liquid jest naprawiony. Więc przejdę teraz do zalania tego liquidu. Taka mała informacja, nie wiem czy widzicie, wapuje po prostu na 100 watach. Więc przejdę teraz do oceny smaku. Przepaliłem trochę ten likwidzik. Jest on trochę taki słodkawy. W miarę orzeźwiający. Czuć taki właśnie aloes. Ale w porównaniu do tego z 50 Shades of Vape jest on lepszy. Właśnie taki bardziej słodkawy, czego tamtemu brakowało. I przyjemnie się go wapuje o wiele. Powiem wam, że jest to bardzo dobry liquid. Dałbym mu tak 8 na 10. Nawet taką 8,5. Bardzo poszedł mi ten smak. Nie lubię zbytnio aloesu, ale ten jest całkiem, całkiem. Jest dobry. Jest naprawdę dobry. Myślałem, że będzie gorszy. Bo aloesy są takie właśnie lipne. Ale ku mojemu zdumieniu jest to dobry albański liquid. Więc przejdę teraz do chmurki. Teraz test chmurki, 130 W.
Teraz to ma. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Ten liquid nie posiada wody. Jest tutaj tak zapisane na samym dole, a dokładniej, że skład gliceryna, glikor propylenowy, aromaty. Więc nie ma tutaj nic o wodzie, taka ciekawostka. I do tego jeszcze ostatnią rzeczą, jaką chcę, to pokażę wam gęstość tego liquidu. Tak to się prezentuje. Liquid jest taki średnio gęsty, bym powiedział. Ale i tak smakuje dobrze, wapuje się z niego dobrze. Chmura jest, jak widzicie, bardzo duża. Nagrywałem ją taką w inny taki trochę sposób, z innej perspektywy. Napiszcie, co o tym myślicie. I tak dalej. I tak, to była recenzja liquidu albański Rai Aloes. Oceniam go na mocnej 9, wam powiem. Po tym wapowaniu dłuższym oceniam go na 9, ponieważ jest to bardzo dobry liquid. I to tyle. Komentował, testował i nagrywał i wszystko tutaj robił Noster. Zapraszam was na mojego fanpage'a. Dobijmy 300 lajków, link w opisie. Zapraszam was również na mojego Snapchata. Możecie tam mi wysyłać zdjęcia swoich sprzętów, na czym wapujecie, swoich liquidów, baz, takich jak ja mam na przykład różnych. Pełno mam tych baz. Tak, ich ło, pełno. Możecie mi wysyłać wszystko. I oczywiście wasze snapy będą na koniec tego odcinka. Więc to tyle. Trzymajcie się i cześć.